Okres wakacji to czas, kiedy szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na nasze bezpieczeństwo. W czerwcu tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przystąpił do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, która trwać będzie do 30 września. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W ramach Bezpiecznych Wakacji 3 lipca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano spotkanie z dziećmi wyjeżdżającymi na kolonię. Od tego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. W ramach tej kampanii są ogłoszone konkursy w szkołach wszystkich podstawowych, w gimnazjach dzieci. Są to konkursy plastyczne, literackie. Dzieci mogą wygrać laptopy, mogą wygrać rowery. Jest poza tym też zrobiona poprzez Zachować trzeźwy umysł diagnoza problemów społecznych wśród młodzieży, czyli użycia nadużywania alkoholu czy też środków odurzających. I w ramach tej kampanii też przychodzą do nas informacje i informacja o bezpiecznych wakacjach właśnie dotarła do nas z Zachować trzeźwy umysł i stąd żeśmy dlatego do tego przystąpili. Przystąpiliśmy do tego od miesiąca czerwca, od końca miesiąca czerwca. Zaplanowaliśmy sobie, że wszystkie dzieciaki, które wyjeżdżają na wakacje za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, powinny być może przygotowane na ten wyjazd, żeby te wakacje, na których będą, spędzić bezpiecznie i przyjechać radośni, uśmiechnięci, zadowoleni, bez żadnych jakichś przygód nieszczęśliwych. Dlatego dzisiejsze spotkanie jest zorganizowane w tym celu. Dzisiaj będą osoby od nas z naszego ośrodka, pani Kasia i pani Gosia, mówiły o konieczności zachowania bezpieczeństwa nad wodą, o tym, co zrobić, kiedy się zgubimy i nie ma przy nas osób dorosłych, co zrobić, jeżeli skręcimy nogę, czy też co zrobić, jeżeli coś nieszczęśliwego dla naszej osoby, z którą, dla naszego przyjaciela się stanie, tak, jak możemy udzielić pierwszej pomocy. Będą wolontariusze z Polskiego Czerwonego Krzyża przedstawiać scenkę dotyczącą różnych sytuacji zagrożeniowych. Będzie policjant, który również poruszy tematy związane z, że dzieci są narażone na kradzieże częste, także, że po prostu uczulić ich na pewne sytuacje, które, no, z którymi oni nie mogą sobie nie poradzić, prawda, bo jednak na co dzień takie sytuacje, jeżeli są z matką czy z jakimkolwiek opiekunem, to są pod opieką i są temu w jakiś sposób od tego chronione. Następne spotkanie będzie 29 lipca, to akurat przed turnusem następnej wycieczki, następnej kolonii. No i później planujemy pod koniec, w połowie sierpnia, ale to jeszcze terminu nie znamy, także zapraszamy. Mam nadzieję, że z tego programu skorzysta około, tak jak liczymy, około 80 dzieci. W akcję zaangażowali się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Podobnie jak co roku policja angażuje się w działania pod hasłem Bezpieczne Wakacje. Jesteśmy obecni nad wodami, spotykamy się z młodzieżą wypoczywającą na koloniach, na półkoloniach. Szczególnym nadzorem obejmujemy miejsca grupowania się młodzieży. Jest to, jak wiadomo, czas większego zagrożenia wobec młodych ludzi z różnych stron, zagrożenia związanego zarówno z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych, zagrożenia też wynikają z internetu, także staramy się z informacjami o tych wszystkich zagrożeniach docierać do jak największej grupy młodych ludzi po to, aby zapewnić, żeby te wakacje były bezpieczne. Zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu na wodzie przypominają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przede wszystkim prosiłbym o rozwagę i myślenie, tak? To jest podstawowa rzecz. Czyli jak wybieramy się nad jezioro, myślimy, czy jest bezpiecznie. Najlepiej, jeżeli to byłaby plaża strzeżona, na której przybywa ratownik, jest biała flaga, kąpielisko jest bezpieczne. Wyznaczone są strefy dla umiejących pływać, dla nieumiejących pływać. No jeśli nie mamy takiej możliwości, to jeśli wybieramy się z dziećmi pod opieką dorosłych, pilnujemy tych dzieci, patrzymy, gdzie one są, czy nie wypływają za daleko. Przede wszystkim, żeby nieumiejące pływać dzieci nie wypływały na materacach wodnych, żeby od razu po posiłku nie wchodziły do wody. I bardzo ważna rzecz, nie skaczemy do wody, do nieznanej wody, bo wiadomo, co może się stać, urazy są bardzo częste, więc zapobiegamy. Jeśli osoby dorosłe, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu,
Tak samo najlepiej kąpać się w bezpiecznym miejscu, gdzie jest znany brzeg, wejść do wody, sprawdzić ten dno, czy jest twarde, czy nie ma jakichś dołów lub bagnistych miejsc. No i przypominam głównie o alkoholu, tak? Po alkoholu nie wchodzimy do wody. Dzieci, jeśli są na basenie, są bezpieczne. Tutaj na basenie mamy doświadczonych ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i dorosłych kąpiących się. Szkółka pływania, która uświadamia, szkoli i na to stawiamy. Przede wszystkim na doświadczenie, na umiejętności. Od lipca na ulicach Kętrzyna można spotkać wolontariuszy działających w grupie społecznych instruktorów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Pomysł ten narodził się z tego powodu, że nasi wolontariusze w wakacje chcieli zagospodarować sobie czas i wspólnie razem siedząc wymyśliliśmy, że zorganizujemy w wakacje patrole medyczne, które będą odbywały się na ulicach naszego miasta. No i faktycznie się tak stało, pomysł ten został przez wszystkich jednogłośnie przyjęty. I od 1 lipca na ulicach Kętrzyna wyszły patrole medyczne Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi wolontariusze spotykają się w biurze, przebierają się, kompletują apteczki, dzielą się na grupy, wyznaczają sobie trasę, przechodzą ulicami miasta, jeżeli coś się stanie, udzielają pierwszej pomocy. Jeżeli to jest już cięższy przypadek, nasi wolontariusze wzywają pogotowie ratunkowe i wtedy pogotowie ratunkowe przyjeżdża do naszych przypadków na sygnale, ponieważ wie, że wszystkie przypadki, które my wzywamy, to są już te cięższe, a z tymi łatwiejszymi przypadkami sami możemy sobie poradzić i zaopatrzyć na przykład rany. Przez ten czas, kiedy są organizowane patrole, nasi wolontariusze już mieli styczność z paroma przypadkami. No zazwyczaj to w taką pogodę to były omdlenia, przegrzanie organizmu, udar cieplny i zdarzyło się jeszcze skręcona kostka, jazda na rowerze, chłopak się wywrócił, trzeba było kolano zaopatrzyć, bo było rozdarte, ale większych przypadków na razie nie było i miejmy nadzieję, że nie będzie. W wakacje, tak jak mówiłem już wcześniej, nasi wolontariusze spotkali się z paroma przypadkami, ale i też Państwo mogą się z takimi przypadkami spotkać każdego dnia na mieście. Najczęściej to jest, załóżmy, omdlenie. Omdlenie, po pierwsze, trzeba zachować emocje, trzeba być spokojnym, opanować myśli, trzeba podejść do poszkodowanego, sprawdzić, czy jest przytomny, poszturchać za ramię, nawoływać do niego. Jeżeli osoba, i sprawdzamy oddech, jeżeli osoba oddycha, jest przytomna, jeżeli jest nieprzytomna i oddycha, i jeżeli osoba leży, należy podnieść nogi do góry, czekamy, aż ta osoba się obudzi, bo zazwyczaj omdlenie to jest krótkotrwała utrata przytomności. I jeżeli te nogi podniesiemy i ta osoba się obudzi, musimy zapytać się go, czy wie, który jest dzień, czy ma nadal świadomość. Jeżeli ta osoba nie będzie normalnie z nami kontaktowała, należy zadzwonić po pogotowie ratunkowe. I na przykład możemy też w wakacje spotkać się z takim przypadkiem jak przegrzanie organizmu. Wtedy zawsze, tak jak mówiłem, trzeba podejść do poszkodowanego, opanować emocje, zapytać się, co się stało, przenieść poszkodowanego w cień, zapewnić mu komfort termiczny, czyli jeżeli dla osoby jest gorąco, trzeba tą osobę ochłodzić. Należy podać 1 litr najlepiej zimnej wody, też nie za zimnej, przenieść w cień, rozluźnić ubranie i wezwać pogotowie ratunkowe. Jeżeli jest bardzo gorąco, nakładamy na siebie nie grube ubrania, tylko jakąś koszulkę, spodnie, najlepiej, żeby ubrania były przewiewne. Przede wszystkim nakładamy nakrycie głowy, bo czaszka jest najbardziej narażona na właśnie przegrzanie i przede wszystkim powinniśmy pić bardzo i to bardzo dużo ilość zimnej wody i najlepiej, żeby ta woda czy jakiś napój był trochę słodzony.